Cześć, ja się nazywam Magda Dębowska i na początek powiem może parę słów o tym, jak w ogóle zaczęliśmy naszą działalność, jak do tego doszło i w jakim wymiarze ta wolność, która jest tematem przewodnim spotkania, jest obecna w naszej codziennej pracy. I natomiast potem Przemek powie parę słów i Małgola, także tak będziemy jedno po drugim mówić. Jeśli macie Państwo jakieś pytania w trakcie tego spotkania, chcielibyście je od razu zadać, to też zapraszam, proszę podnosić ręce, pokrzyczeć. Więc tak, założyliśmy nasze wydawnictwo 6 lat temu, 1 kwietnia 2008 roku. Jest to data, która budzi pewne niedowierzanie u niektórych osób, które się o niej dowiadują, ale nie jest to żart primaprilisowy, naprawdę wtedy zarejestrowaliśmy naszą działalność. Natomiast pierwsze książki wydaliśmy jesienią 2008 roku. Pierwsza książka Kielonek Alana Mabanku wyszła 15 września 2008 roku, czyli dzień po upadku banku Lehman Brothers. Tak więc śmiejemy się, że tak naprawdę działamy w takiej dobie permanentnego kryzysu. Ale mimo to udało się, na razie się udaje. I teraz dlaczego postanowiliśmy założyć nasze własne wydawnictwo? Powód jest taki dość prosty, to znaczy my przestaliśmy się, i to właściwie wszyscy, cała nasza trójka, przestaliśmy się utożsamiać z tym, co robiliśmy do tej pory. Mieliśmy takie poczucie w naszych poprzednich pracach, takiego trochę, można powiedzieć, marnotrawienia czasu. Takie poczucie, że życie jest za krótkie, żeby nie robić tego, w co naprawdę się wierzy i co można robić z przekonaniem i pasją. Oczywiście taki krok wiązał się z bardzo dużym ryzykiem, to znaczy w pełni świadomie zrezygnowaliśmy z bezpiecznych posad, z etatów, ze stałych pensji, z takich różnych przywilejów, jakie się ma, kiedy jest się pracownikiem etatowym. Ale jednak zawsze coś za coś. To zyskaliśmy w końcu takie poczucie, że możemy robić to, do czego jesteśmy przekonani, że sami podejmujemy decyzje, sami kształtujemy tą naszą rzeczywistość zawodową i nie musimy wykonywać poleceń, czy też spełniać życzeń osób, których poleceń wykonywać nie chcemy. Czasem tak się zastanawiamy, czy gdybyśmy wiedzieli na początku, ile problemów będziemy mieć po drodze i z jakimi nam się przyjdzie mierzyć sytuacjami, to czy naprawdę na pewno byśmy tak ochoczo i tak szybko założyli to wydawnictwo. To jest pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. W każdym razie cieszymy się, że zakładając je nie mieliśmy pełnej wiedzy o tym, jak, z czym to się łączy, bo ta taka pewna naiwność, jaka nam towarzyszyła na początku, jednak pozwoliła nam rozwinąć skrzydła i po prostu zrobić to, rzucić się na głęboką wodę. Tak jak powiedziałam, bardzo dużo rzeczy nauczyliśmy się w trakcie, ponieważ poprzednio ja i Małgola pracowałyśmy w dużym wydawnictwie, w którym oczywiście wiedziałyśmy o różnych elementach pracy wydawniczej, natomiast jednak każda z nas była odpowiedzialna za pewien odcinek tylko tej pracy, więc jednak było trochę rzeczy, które pozostawały dla nas takimi tajemniczymi obszarami, nie do końca spenetrowanymi. No i to były takie rzeczy, które tak naprawdę dopiero okazywały się w trakcie już działania Karakteru. Także tak jak powiedziałam, robimy teraz to, z czym się identyfikujemy. I też ta nasza praca przenika się z naszym życiem. Nie ma czegoś takiego jak 8 godzin pracy, a potem wracamy do domu, zapominamy o tym i zajmujemy się czymś innym. Właściwie cały czas można powiedzieć, żyjemy naszą pracą. Także nie wypatrujemy weekendu jak zbawienia, tak jak
czasem to się zdarza, dlatego że po prostu cały czas robimy coś, do czego jesteśmy w pełni przekonani. Oczywiście z drugiej strony oznacza to, że tak naprawdę pracujemy na okrągło. Odkąd założyliśmy firmę, po prostu nie ma takiej sytuacji, że jest coś do zrobienia i my nie wychodzimy z pracy, bo wybiła 16 i wyłączamy komputer i pogadamy o tym jutro, tylko po prostu pracujemy wtedy, kiedy trzeba. Pracujemy wieczorami, pracujemy po nocach, pracujemy w różnych dziwnych porach i miejscach, jeździmy na urlopy z komputerami i tak dalej. Na przykład Małgola może chodzić na urlop tylko w czerwcu, ponieważ tylko wtedy nie ma do przygotowywania żadnych książek. Jak na razie. Wszystkie książki wiosenne i letnie są wydane, a jesienne dopiero się tłumaczą i trzeba będzie nad nimi zacząć pracę na początku lipca. Więc Małgola właśnie za 2 tygodnie idzie na urlop i wróci, będzie na nią czekał, jak się uda. Wróci, będzie na nią już czekały 3 tłumaczenia do sprawdzenia, tak? No więc tak, no tutaj to tak wszystko fajnie brzmi, ale na przykład kiedy urodziłam dziecko w 2010 roku, wtedy osobom samozatrudnionym nie przysługiwał urlop wychowawczy na przykład, prawda? Teraz to już się zmieniło i teraz już ten urlop wychowawczy przysługuje samozatrudnionym. Wtedy właściwie na urlopie macierzyńskim po prostu pracowałam regularnie, a zaraz po nim musiałam wrócić do pracy. Także to są takie, można powiedzieć, jeśli mówimy o takim codziennym wymiarze tej pracy, no to są takie elementy, które może troszkę trochę frustrują. No ale miejmy nadzieję, że jednak tego typu sprawy będą się powoli zmieniać, chociaż one się zmieniają w taki dość nieoczekiwany sposób. No ale warto o tym wiedzieć po prostu, że na co dzień też z takimi problemami się mierzymy. Czy mam jeszcze trochę czasu? Jeszcze mam trochę. Chciałam jeszcze powiedzieć o kilku sprawach. Kiedy zastanawiałam się nad tym, czym tak naprawdę jest wolność, jeśli chodzi o naszą pracę, to wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach ta wolność jest tożsama z odwagą. Nie chcę nam tutaj sobie ani charakterowi schlebiać, ale chyba trochę jednak tak jest. Przypomniała mi się sytuacja, kiedy wydawaliśmy pierwszą naszą książkę o projektowaniu, czyli PGR, projektowanie graficzne w Polsce. To książka, którą wydaliśmy w 2010 roku. Pracowaliśmy na nią od 2009. Zresztą wtedy nie mieliśmy biura i pamiętam, że korektę tej książki robiliśmy we trójkę, siedząc w marchewce i groszku. Nie mieliśmy, tam były duże stoły, więc się dobrze dało rozłożyć te duże arkusze książki i przeglądać wspólnie. Ale to jest książka, na którą postawiliśmy wszystko. Wtedy mieliśmy wydanych kilka książek z prozy i Susan Zontag. I absolutnie wszystkie pieniądze, które mieliśmy na koncie, zainwestowaliśmy w druk tej książki. To była taka sytuacja, że albo to się powiedzie i wypali i po prostu uda, to będzie taki skok do naszym rozwoju, wystrzelimy, albo po prostu to nas pogrąży. Ale byliśmy przekonani co do tej książki. Wiedzieliśmy, że ona ma ogromną wartość, jest bardzo ważna, że nie ma takich książek na rynku. No i zaryzykowaliśmy. I się udało. Książka, która wyszła wtedy w nakładzie 2000 egzemplarzy, sprzedała się prawie do zera w pół roku. I teraz można ją kupić na Allegro za kwoty wielokrotnie wyższe niż cena okładkowa. Także bardzo przyjemne jest to takie poczucie, które nam towarzyszy, że sprawy zależą od nas. Oczywiście wiąże się z tym również wielka odpowiedzialność, to znaczy jesteśmy jedynymi, którzy ponoszą konsekwencje swoich decyzji i jedyni, którzy tylko z siebie samych możemy winić za błędy, które popełniamy. Teraz powoli rozwijamy się i zatrudniamy różnych pracowników, więc zaczynamy ponosić też odpowiedzialność też za życie, czy też za życie innych osób w takim wymiarze zawodowym, prawda? I tego się też uczymy, bycia szefami, krótko mówiąc. No ale tak jak mówiłam, na co dzień nie towarzyszy nam takie uczucie uniesienia i wiecznej radości. I ta rutyna nas dopada tak samo jak każdego tak naprawdę. Często czujemy się dość tacy przytłoczeni tym, że właściwie wszystko czy większość rzeczy robimy sami i jeśli nie ma nas, to nie zrobi tego za nas nikt, a trzeba to zrobić, więc przyjemności na bok i po prostu robimy, no nie? Ale warto.
na co dzień, no to wiadomo, że się mierzymy z różnymi problemami. Użeramy się z księgową, z Empikiem, który nie płaci. Musimy przyjmować zwroty książek, które myśleliśmy, że się sprzedały, a jednak okazuje się, że nie. Ale nawet jak są takie momenty może trochę cięższe, to jednak tak sobie myślę, że chyba nigdy byśmy się nie zamienili z wydawcą chociażby 50 twarzy Greya, prawda? Który na pewno ma dużo więcej pieniędzy niż my, ale czy sobie może spojrzeć rano w lustro, to jest inne pytanie. Dobra, to tyle z mojej strony i teraz może przekażę głos Przemkowi. Dziękuję. Ja sobie wstanę, żeby Państwa lepiej widzieć, bo w tej kanapie się trochę wpada. Ja chciałem powiedzieć o mojej działce, czyli o tych ładnych okładkach i ładnych książkach. Ponieważ faktycznie Magda powiedziała, że dla nas charakter to jest przestrzeń, w której realizuje się nasza wolność, prawda? Jakkolwiek by górnolotnie to brzmiało, no tak właśnie jest. Więc dla mnie bardzo takim zaskakującym odkryciem było to, że de facto wcale w pewnym momencie nie czułem się wolny. Tak jak patrzę tutaj na nas zgromadzonych na tej sali, to właściwie większość z nas to są albo przedstawiciele wolnych zawodów, albo nimi będą, albo chcą być, prawda? I to mnie też zawsze bardzo pociągało w pracy grafika, że będę miał nieskrępowaną wolność artystyczną, prawda? Że będę mógł robić co chcę. A już kiedy założyliśmy charakter, byłem po prostu o tym święcie przekonany, że teraz nadszedł ten moment, kiedy wszystkim pokażę, na co mnie stać. I wydaje mi się, że mój przypadek, takiej osoby, która pracuje po części dla siebie, po części dla zewnętrznych klientów, bo nadal ciągle projektuję dla wydawców zewnętrznych, jest dosyć ciekawy z tego względu, że ja sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę to nie czynniki zewnętrzne mnie ograniczają, bo bardzo często przedstawiciele wolnych zawodów, czy to są architekci, czy projektanci, czy graficy, czy muzycy, narzekają na te czynniki z zewnątrz. Mówią, że brakowało na coś czasu, albo budżet był za mały, albo koniec końców, czyli ta najpopularniejsza wymówka, że klient nie pozwoli. Prawda? Są profile na Facebooku, grafik płakał, kiedy rysował, architekt płakał, kiedy projektował. I zazwyczaj znajdziemy na nich falę hejtu na średnio rozgarniętego, zamawiającego naszą pracę. Zawsze jest tam ukryte takie przekonanie, że pokazalibyśmy, na co nas stać, gdyby właśnie nie ten ktoś z zewnątrz, nie ten ktoś czy coś z zewnątrz. Mnie też się tak wydawało. Przez pierwsze 2 lata w charakterze miałem poczucie takiej, wiecie Państwo, swobody twórczej. Wybiegam na łąkę, robię co chcę, jest to wspaniale. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę przy projektowaniu kolejnej książki, że nie czuję jednak tej wolności, że się czuję, jakbym odbębniał jakąś lekcję, że mam pewne zadanie do wykonania i ono musi być wykonane tak, a tak. I to mnie straszliwie zblokowało. To był moment, w którym wprowadzaliśmy na rynek naszą nową serię książek non-fiction poświęconych krajom, ja wiem, może nieco bardziej egzotycznym dla Polaka niż te najbliższe. Pierwszą książką z tej serii była książka Ajatollah Śmie Wątpić, Humana Majda. Ile ja się namęczyłem nad tą okładką i to był dla mnie przełom, w którym sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę najgorsze granice, najgorsze kajdany, pęta zakładam sobie sam, ja sam. A robię to w przekonaniu, że tak być powinno. Że powinno się projektować, że powinno się robić coś według jakichś reguł. Albo, że powinno się robić coś w stylu, który jest jakoś z tobą kojarzony. Czyli zdałem sobie sprawę, że gdzieś ta moja wolność twórcza ulotniła się, została zastąpiona takim sztywnym kaftanem zbioru rozmaitych reguł, które sobie wymyśliłem, albo które przyjąłem w dobrej wierze. Jako przejaw jakiegoś profesjonalizmu, prawda? Jestem pewien, że każda profesja jakoś tam związana z twórczym działaniem ma taki zestaw żelaznych reguł. W projektowaniu graficznym, w mojej działce, jest na przykład taki aksjomat, że na stronie, czy w obrębie danej pracy nie powinno być więcej niż 3 kroje pisma, prawda? No i to już jest trochę za dużo. Najlepiej jak są 2, najlepiej w ogóle jak jest 1 i ewentualnie 2 odmiany. Prawda? To wtedy jesteśmy szlachetni, jesteśmy
wyrafinowani, że szlachetna prostota aż bije z naszego projektu. I przez długi czas tego typu myślenie mi towarzyszyło. Nieuświadomione. Byłem zafascynowany minimalizmem, bo uważałem, że do tego należy dążyć, do upraszczania, do pozbawiania się ornamentu. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że w sumie dlaczego, w imię czego ja mam sobie narzucać tego typu zasady. Pokażę rezultat tego zerwania z moim ówczesnym sposobem myślenia, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że jest to... To nie jest to procentowa zasada. Są ludzie, którzy mogą sobie narzucić bardzo sztywne ramy i czuć się w ich obrębie wolni. Jest taki, jeszcze żyje, bardzo słynny amerykański projektant włoskiego pochodzenia Massimo Vignelli. Ma ponad 90 lat, właśnie umiera w Nowym Jorku. Mówię o tym, ponieważ jest to moment, w którym można mu jeszcze wysłać kartkę. Wypisał się parę dni temu ze szpitala i poprosił o kartki z całego świata. Jako taki prezent pożegnalny. I Massimo Vignelli w ciągu swojej trwającej ponad 60 lat kariery zawodowej użył 7 krajów pisma, przy czym tak naprawdę użyło tylko 2. I on twierdził, że to go właśnie wyzwala, że to jest dla niego... że on się już nie musi zastanawiać nad tym, jakiego kroju pisma sobie... jaki krój pisma dobrać sobie do swojej pracy. On ma te swoje 2, czyli Bodoni i Helvetica, i tym będzie robił i w takich granicach pracował. Dla niego to było wyzwalające. Dla mnie to byłyby po prostu kajdany. Jeżeli mam być twórczy, jeżeli mam być wolny, to czemu mam sobie takie ograniczenia narzucać? I punktem dojścia moim po tym przełomie, w którym zdałem sobie sprawę, że sam sobie wiążę ręce, była okładka Ajatollaha Śmie Wątpić, która jest średnio udana, szczerze mówiąc. Bo ona wygląda tak i zastanawiam się, ile spośród Państwa jest w stanie przeczytać tytuł na pierwszy rzut oka. Prawdopodobnie mało kto. Taki też był zarzut moich koleżanek, mówię, no Przemek, ale daj spokój, te książki w ogóle nie da się przeczytać, przecież nikt tego nie przeczyta. Tu nie widać, że to jest Ajatollah Śmie Wątpić. Ja wtedy mówię, aha, ale słuchajcie, przecież tytuł jest powtórzony 5 razy na całej okładce. I tutaj małymi literkami jest Ajatollah Śmie Wątpić. Proszę bardzo, tutaj Ajatollah Śmie Wątpić. Wszelkie wątpliwości rozwiewałem w ten właśnie sposób. Jak się okazuje, nie do końca miałem rację. I książka miała swoje trudności, koniec końców się sprzedała. Są jeszcze gdzieniegdzie jakieś egzemplarze na rynku, natomiast jestem przekonany, że gdyby miała czytelniejszy tytuł, to wszystko poszłoby łatwiej. No ale to jest właśnie konsekwencja wolności, konsekwencja jakichś moich wyborów, na który moje koleżanki przystały. I trzeba było jeść tę żabę. W każdym razie, zmierzam do tego, że takie samorzutne, czy z własnej woli, krępowanie sobie rąk, to jest coś, w czym ludzie twórczy są naprawdę mistrzami. Bardzo często sobie to racjonalizują w taki właśnie sposób, że tak się przecież robi, takie są zasady, tak wygląda najlepiej, to się sprzedaje, to lubią klienci. Chciałem powiedzieć o... tej bardzo znanej postaci z mojej działki, z projektowania typograficznego, która była straszliwym dogmatykiem, osobą o poglądach adamantowych, po prostu nieprzejednana, była jak wielki inkwizytor. Mówiła tu o Janie Cicholdzie, który w 1926 roku wydał książkę Nowa typografia, w której spuścił bombę na całe dotychczasowe dziedzictwo projektowania książek głównie, ale ogólnie rzecz biorąc druków. On twierdził, że w erze maszynowej, w erze nowoczesności nie powinno się projektować tak jak do tej pory. Nie powinno się używać środków wyrazu charakterystycznych dla epok minionych. Powinno się odejść od symetrii, powinno się odejść od eleganckich, szeryfowych krojów. Brać z ornamentem. Co więcej, bo Cichol był taką osobą, która nie przebierała w środkach, jak już się na coś zdecydował, to artykułował swoje poglądy bardzo wyraziście. On twierdził, że takie projektowanie jak kiedyś, klasyczne, eleganckie, że ono nie tylko jest brzydkie czy niefunkcjonalne, ale mówił, że ono jest moralnie złe, że tak się nie powinno robić. Ktoś, kto tak projektuje, jest złym człowiekiem.
1926 rok, młody Jan Cichot. 20 lat do przodu, 21, i w 1947 roku ukazuje się w Wielkiej Brytanii pierwsza książka wydawnictwa Penguin w takiej serii pocketbooków, zaprojektowana przez Jana Cicholda, który zaprojektował cały układ graficzny serii penguinowskiej, która była potem przez wiele lat wykorzystywana. I można było popatrzeć i nie uwierzyć, że to jest książka Jana Cicholda, bo co mieliśmy? Mieliśmy piękny, klasyczny układ, szlachetne proporcje strony, klasyczna antykwa jako pismo, żadnej asymetrii. Po prostu to była książka jakby wyjęta spośród najlepszych druków XVIII wieku. Co się stało? Cichold odwrócił swoje poglądy o 180 stopni. Po 1940 roku doszedł do przekonania, że wszystko, co mówił jako młody człowiek, że to były bzdury, co znowu, że gorzej niż bzdury, to było w pewnym sensie moralnie złe. Dostrzegł w swojej zapiekłości młodzieńczej, w swoim fanatyzmie echa tego, co się działo na świecie, co mu nie pasowało, czyli nazizmu, wykluczenia, dyskryminacji, braku szacunku dla dziedzictwa. I oczywiście po 1940 roku został chyba największym orędownikiem klasycyzmu, klasycznej elegancji. Poświęcił się temu całkowicie. Jemu zawdzięczamy to, że odkrył, w jaki sposób klasycy pierwsi typografowie renesansowi konstruowali swoje książki. Odkrył proporcje strony, poświęcił temu wiele artykułów. Pisał książki na temat tego, jak się powinno projektować klasycznie, gdzie są rozdziały zatytułowane o prawidłowej wielkości wcięcia akapitowego. 6 bitych stron. To nie były przelewki. Więc można powiedzieć, że oczywiście znowu popadł ze skrajności w skrajność i był po raz kolejny nieprzejednany w swoim stanowisku. Natomiast dla mnie to było bardzo ciekawe, że człowiek, który stał się ikoną swego rodzaju projektowania, czy w środku tworzenia w określonym stylu, miał na tyle odwagi, żeby porzucić swoje dotychczasowe przekonania, te, z którymi był kojarzony, te, które firmował i dzięki którym był słynny na całym świecie, porzucił to i poszedł w stronę zupełnie przeciwną. Więc kiedy myślę o schematach, kiedy myślę o tych pętach, które sobie zakładamy i z których się w sumie cieszymy, to myślę, że przede wszystkim przejawia się w tym nasze dążenie do jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, do wygody. Bo jeżeli już się raz się zrobiło, jeżeli się to udało, jeżeli to się sprzedaje, jeżeli cieszymy się jakąś sławą, sukcesem, to po co zmieniać? Nie ma powodu, prawda? Robimy coś, co jest, szanowane, dobre, sprzedaje się, więc nie ma powodu, żeby odchodzić od tej... od tego sposobu, w jaki pracujemy. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie pułapka, że to jest prosta droga do nudy tak naprawdę. I jestem też przekonany, że im starsi jesteśmy, tym mniej tak naprawdę mamy wyborów w życiu takim codziennym. Nie wiem, pewnie Państwo pamiętacie pierwszy dzień studiów, kiedy przyjechaliście do nowego miasta, na uniwersytet. Boże, to wtedy człowiek miał poczucie, że świat staje przed nim otworem. Ile rzeczy można było robić, prawda? I w miarę upływu lat kolejne drzwi się zamykają, mam wrażenie. Bo bierzemy kredyty, zakładamy rodziny, rodzą się nam dzieci. I pole takiej osobistej wolności bardzo się zawęża, więc jako osoby twórcze tak naprawdę powinniśmy się realizować na naszą wolność właśnie w tym, co robimy. To jest nasza dziedzina. Tu możemy być prawdziwie wolni, a tymczasem sami sobie nakładamy jakieś kajdanki. Dlatego przestrzegałbym przed urokami korzystania z jakiegoś stylu, przed pułapką wydajności również. Bo oczywiście jest taki, trend czy popularna myśl, że ornament to zbrodnia, im prościej, tym szlachetniej, less is more.
i tak dalej, prawda? Ale to są pułapki minimalizmu. W pewnym momencie wszystko staje się takie samo, a tak naprawdę minimalizm jest wartościowy głównie dlatego, że jest wydajny, że można bardzo szybko zrobić jakąś okładkę. Tę okładkę, widziałem się nad nią tygodniami. Skleciłem ją jako taką. Ja jestem z niej zadowolony, chociaż jeżeli chodzi o jakąś jej skuteczność marketingową, była bliska zeru. Ten zrobiłem w 10 minut i się wszystkim bardzo podoba. To jest minimalizm, prawda? Płaska... I drugi dodruk już. Płaska powierzchnia, małe napisy, no po prostu... Każdego to cieszy, prawda? Ale drugi tom studiczny już nie będzie tak wyglądał. Będzie wyglądał zupełnie inaczej. Będzie totalnie w innym kierunku pójdzie. Także jasne, od czasu do czasu można sobie skorzystać z rozmaitych, popularnych trendów. I nie chcemy tego nikomu zabraniać. Ale wydaje mi się, że powinniśmy być otwarci na eksperyment, na poszukiwanie, na realizowanie naszej wolności tam, gdzie możemy ją zrealizować najpełniej, czyli w tym naszym świecie twórczym, bo jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu będziemy odhaczać kolejne elementy planu, będziemy kostnieć, będziemy nigdy nic ciekawego nam się nie przydarzy. Chciałem zakończyć takim cytatem a propos planowania swojego życia, czy swojej kariery, czy swojej twórczości. Właściwie nic ważnego w życiu nie wydarzy się dlatego, że taki był plan. To jest cytat z Davida Fostera Wallace'a. Przeznaczenie zawsze wychyla się z jakiegoś ciemnego zaułka z cichym "Hej, chodź no tutaj", którego na ogół nie słyszymy, pędząc od albo ku czemuś niesłychanie ważnemu, co sobie z takim trudem zaplanowaliśmy. Dziękuję. Nie wiem, właśnie, może ja też wstanę, bo jakoś tak chyba Państwo też nie widzą. Ja kiedy myślę o wolności w charakterze, myślę przede wszystkim o wolności, którą reprezentują nasi autorzy, o ich postawach i o tym, o czym oni piszą. I przed tym spotkaniem przyszło mi do głowy, że właściwie większość książek, które wydaliśmy, bardzo ich wiele w każdym razie, porusza ten temat. I wolność jest obecna na wielu płaszczyznach, w bardzo wielu naszych książkach. Może warto powiedzieć, że w języku polskim słowo wolność pochodzi od słowa wola. I wydaje mi się, że to dużo tłumaczy i dużo rozjaśnia. Myśląc o autorach, których postawy są naprawdę imponujące, którzy pokazują, jak wolność może determinować poczucie wolności, potrzeba wolności może determinować pracę i życie. Myślę sobie, że takim autorem jest na przykład Raja Shehadeh, który jest Palestyńczykiem, mieszka w Ramallah, okupowanym przez Izrael. Jest człowiekiem, który zdecydował się mieszkać w tym miejscu nie dlatego, że jest mu tam wygodnie, ale dlatego, że w ten sposób stara się sprzeciwić okupacji Izraela. Okupacji Palestyny przez Izrael. I ta jego świadoma decyzja, aby pozostać w Ramallah, jest świadomym wyborem, jest postawą człowieka, który dysponuje w taki, a nie inny sposób swoją wolnością. I pisze o tej okupacji, daje świadectwo przez wiele lat swojego życia. Zrezygnował z wygód, zrezygnował z wielu rzeczy po to, żeby swoim życiem również świadczyć, dawać jakieś świadectwo. Weźmy Humana Majda, autor, który mieszka w Iranie, mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest Irańczykiem, podróżuje między Stanami a Iranem. Przyjął postawę takiego negocjatora, trochę mediatora między światami, między kulturami i pisze rzeczy bardzo niepopularne. Naprawdę, żeby wydawać książki w Stanach i pisać o tym, bronić na przykład programu nuklearnego Iranu, trzeba być bardzo odważnym człowiekiem i wydaje mi się, że on jakby pokazuje, że można być wolnym również po prostu głosząc własne poglądy i nie ulegając koniunkturom, różnym modom i temu, co należy w danym momencie mówić. Binyavanga Wainaina napisał książkę "Kiedyś o tym miejscu napiszę". Czego spodziewalibyśmy się po autorze, który mieszka przez 40 lat w Afryce? Jakich wspomnień byśmy się spodziewali po 40-latku? W ogóle kto, mając 40 lat, siada do pisania wspomnień?
Wajnaina napisał książkę, w której po prostu wystawił nam wszystkim język. Znaczy, napisał książkę, która stoi w totalnej sprzeczności ze wszystkimi oczekiwaniami, jakie można mieć wobec kogoś, kto pisze o Afryce. Nie ma tam żadnych dramatycznych wspomnień. Są opisy tego, jak mu wyrastały pryszcze, jak rozczesywał swoje włosy. Są opisy niesamowite zupełnie jakichś codziennych zdarzeń, pięknych krajobrazów, jego wypraw do różnych krajów, tego jak robi zakupy na targu. Oczywiście w tle jest afrykańska historia, napisana w sposób bardzo przejmujący, ale Wydawnictwo w ogóle nie epatuje tym, wręcz przeciwnie, raczej pokazuje, że o Afryce można pisać inaczej, można mówić inaczej. I pokazuje nam lustro, w którym możemy się przejrzeć. Zobaczcie, widzicie, jesteście zniewoleni przez własny sposób myślenia, patrzenia na innych. I wydaje mi się, że to jest właśnie kolejny jakby przykład kogoś, kto jest wolny, jest totalnie wolny. Napisał książkę, w której właściwie miesza wszystkie możliwe gatunki. To jest i trochę powieść, trochę wspomnienia, trochę saga rodzinna, trochę reportaż. Właściwie wiem, że ta książka była na przykład w wielu polskich wydawnictwach recenzowana i te recenzje zbierała złe, właśnie dlatego, że nie dawało się jej zaklasyfikować w żaden sposób. My uważamy, że to jest właśnie fantastyczna książka, dlatego że przełamuje wszystkie te ograniczenia, te zasady, te rygory, które się narzuca, że książka na taki i taki temat powinna wyglądać tak i tak. Bardzo fajnie zrobić coś totalnie na przekór i totalnie obalić te wszystkie oczekiwania i stereotypy. Lionel Trouillot, autor, który jest Haitańczykiem, podobnie jak Szechadę, mógłby wyjechać z kraju, mieszkać wygodnie gdzieś na zachodzie, ale zdecydował się pozostać w Port-au-Prince. Pisze o tym kraju, pisze w sposób przejmujący, pisze w sposób bardzo mocny, niezależny. I jego książka Dzieci Bohaterów opowiada o trzech dniach wolności, które dzieci dają sobie po tym, jak uciekły z domu. Nie tylko uciekły z domu, zamordowały swojego ojca. Bardzo tragiczna historia, ale historia, która mogła się wydarzyć właśnie w takim miejscu. W slumsach, w miejscu, gdzie panuje przemoc, w miejscu, gdzie właściwie nie wiadomo, dokąd prowadzi los. I wydaje mi się, że taka postawa autora, który z jednej strony zdecyduje się zostać w swoim kraju po to między innymi, aby opisywać los ludzi, którzy tam żyją, dawać świadectwo temu losowi, jest właśnie postawą wielkiej otwartości, wielkiej odwagi i wielkiej wolności, jaką sam sobie daje. I zadaje trudne pytania, konfrontuje nas po raz kolejny z ważnymi pytaniami, z ważnymi kwestiami. I w tej książce jedno najważniejsze pytanie brzmi właściwie, kto zawinił? Czy na pewno te dzieci, które zamordowały ojca, czy może ktoś inny? Kiedy myślę o wolności, myślę też o książkach Tahara Benjelluna i chyba to słowo najczęściej pada właśnie w jego powieściach. Znaczy wolność, wyzwolenie, uwolnienie się z jarzma, to są tematy, które powracają na kartach wszystkich jego wydanych przez nas powieści. Ta powieść To oślepiające nieobecne światło opowiada o losach człowieka, który przez 18 lat był więziony w podziemiu. Nie miał w zasadzie żadnych szans na to, że ocaleje. Był skazany na dożywocie, ale ocalał dzięki stanowi umysłu, który był stanem umysłu człowieka wolnego. Powieści Dziecko Piasku i Święta Noc to są dwie książki, w których z kolei Benjelloun pisze o kwestiach pewnych ograniczeń, które narzuca nam społeczeństwa. To są ograniczenia związane z kwestią naszej tożsamości seksualnej, płciowej, z tego, jak jesteśmy postrzegani przez innych. I w obu tych książkach autor pisze, opisuje los osoby, która postanowiła zbadać do końca, dojść do samych granic swojego własnego losu, swojej własnej tożsamości, a nawet ją przekroczyć. Czyli jakby wyrusza na poszukiwanie czegoś nowego, daje sobie pełną wolność, płaci olbrzymią cenę za to.
ale ta wolność jest właśnie takim naczelnym, podstawowym elementem, podstawową wartością, która towarzyszy tej bohaterce, bohaterowi o niejasnej tożsamości płciowej na początku. Kiedy myślę o wolności, myślę o książce na przykład Muira, który pisze o brytyjskiej sztuce lat 90. O artystach, którzy swoją sztuką dali wyraz absolutnemu buntowi przeciwko zastanemu społeczeństwu, temu, co wówczas było przyjęte, dobrze widziane, modne, grzeczne, ładne. I ta książka jest bardzo niegrzeczna, właśnie to mi się też w niej podoba, że jest pełno opisów libacji alkoholowych i różnych innych okropnych rzeczy, które robili artyści, ale tak naprawdę pokazuje pewną ewolucję i pokazuje też, że wolność może czasami skończyć się też sprzedaniem siebie i na to trzeba uważać. I pewnie wielu z tych artystów dziś już nie nazwalibyśmy ludźmi wolnymi, chociaż mają kupę kasy i robią rzeczy, które są bardzo modne. Teraz tak, pewnie jest tak, że wolność w różnych miejscach znaczy różne rzeczy. Co innego, czym innym jest wolność człowieka mieszkającego w Palestynie, czym innym jest wolność człowieka mieszkającego na Haiti. My jesteśmy w stosunkowo miłym, przyjemnym miejscu, żyje nam się całkiem nieźle. Jesteśmy w zasadzie takimi beneficjentami systemu, chociaż może czasami uważamy się za... My mówimy, wszyscy tutaj zgromadzeni, żyjący w dużych miastach ludzie. I gdybyśmy gdzieś mieli szukać wolności, to myślę, że może najbardziej w takiej postawie, którą opisuje Susan Sontag. Wydaje mi się, że to jest taka postać absolutnie podstawowa, dlatego żeby jakoś spróbować określić siebie w dzisiejszym świecie. Znaczy to, co w Susan Sontag jest z wolności, to przede wszystkim niezależność myślenia, odwaga, umiejętność sprzeciwienia się obowiązującym gustom, modom, sposobom myślenia. Przede wszystkim budowanie własnej samoświadomości, dlatego że żyjemy teraz w świecie, który jest bardzo zakłamany, bardzo skomplikowany i im więcej o nim wiemy, tym większe mamy szanse, że wolność sobie jakąś wywalczymy. Czyli wolność jako stan umysłu i jako świadomość tego, w czym się bierze udział, kim się jest i po co się jest. Jak wiadomo, Susan Sontag była osobą, która robiła dużo kontrowersyjnych rzeczy, ale nie chodzi mi o to, że nie wiem, miała odwagę wcześniej wyjść za mąż, wcześniej się rozwieść, mieć dziecko, mieć kochanków, mieć kochanki i robić dużo różnych innych tego typu niekoniecznie dobrze widzianych przez społeczeństwo rzeczy. Myślę raczej o tym, że ta osoba potrafiła po 11 września powiedzieć, że może niekoniecznie powinniśmy my, to znaczy w tym wypadku mówiła to do społeczeństwa amerykańskiego, że może niekoniecznie należy ulegać żądzy zemsty i że ludzie, którzy dokonali tego zamachu, nie byli tchórzami. Oczywiście za to została praktycznie prawie oskalpowana przez amerykańskie media i amerykańską opinię publiczną, ale czy dziś po tych kilkunastu latach nie możemy powiedzieć, że miała rację? Pamiętam, jak wróciłam z Rwandy i przeczytałam wtedy po raz kolejny chorobę jako metaforę i AIDS jako metaforę. I byłam naprawdę totalnie zszokowana tym, jak ta osoba, jak Susan Sontag 30 lat wcześniej potrafiła przewidzieć konsekwencje związane z AIDS, jak potrafiła przewidzieć sposób, w jaki będzie się rozwijała cała metaforyka właśnie związana z tą chorobą, jak ona będzie piętnowana, w jaki sposób będzie przez społeczeństwo traktowana. I ona to pisała w momencie, kiedy dopiero ta epidemia się zaczęła, kiedy właściwie jeszcze zupełnie nie było wiadomo, co to jest, czym to grozi, jak to się może kończyć. Tymczasem jakby jej przenikliwość pozwoliła przewidzieć jej bardzo wiele konsekwencji tego i właściwie świetnie opisała świat, w którym żyliśmy jeszcze jakieś 10 lat temu. I na koniec chciałam przeczytać jeszcze jedno zdanie, właściwie dwa zdania. Ponieważ wielu z Państwa tutaj pewnie jest właśnie freelancerami, wolnymi strzelcami. To jest takie zdanie, które myślę, że może być dobrym zakończeniem.
Uważam, że zawsze powinni istnieć wolni strzelcy, starający się, choć to walka z wiatrakami, odrąbać jeszcze kilka głów, rozwiać iluzje, fałsz i demagogię, a przy tym skomplikować rzeczywistość, ponieważ istnieje tendencja, aby wszystko upraszczać. Dla mnie samej jednak najgorsze byłoby uświadomić sobie, że zgadzam się z tezami, które kiedyś wygłosiłam i napisałam. Czułabym się z tym bardzo niekomfortowo, ponieważ znaczyłoby to, że przestałam myśleć.